Zadanie. Weronika wpłaciła 10 tysięcy złotych do banku na lokatę oprocentowaną 4% w skali roku. Oblicz stan jej konta po 2 latach. Kapitał w naszym zadaniu to jest 10 tysięcy złotych, oprocentowanie 4%. Zróbmy nasze zadanie drugim sposobem. Obliczmy stan konta po 1 roku. Weronika jest właścicielką 10 tysięcy złotych. To jest 100% jej pieniędzy. Jeżeli zarobi 4%, to będzie właścicielką 104% swoich pieniędzy, czyli bank oblicza 104% z 10 tysięcy złotych, czyli z jej kapitału. 104% zamieniamy na liczbę, to jest 1,04 razy 10 tysięcy złotych. Po wymnożeniu, po przesunięciu przecinka w prawo o 4 miejsca, otrzymujemy 10 400 zł. Jest to jej kwota należna po roku czasu. Jest to jej nowy kapitał, oczywiście zwiększony o odsetki, czyli o te 400 zł. Stan konta po 2 roku jest obliczany w bardzo podobny sposób, czyli bierzemy ponownie 104% z naszej dotychczasowej kwoty, a ta nasza dotychczasowa kwota występuje w nawiasie i została już obliczona odrobinę wyżej. Obliczamy 1,04 razy 1,04 razy 10 tysięcy złotych. I po obliczeniu otrzymujemy 10 816 zł. Jest to jej kwota, jaką uzyska po 2 latach w danym banku. Odpowiedź. Stan konta po 2 latach wynosi 10 816 zł.